Christine Ashley Zabójczy kusiciel Wydawnictwo Akurat Przekład Julia Gabriel Czyta Wiktoria Wolańska Dedykuję pamięci Rebeki Anny Mayhen-Womak, cioci Beck. Jej kamieniem był ametyst. I Williamowi Łomakowi, Jego kamieniem jest szmaragd. I wreszcie Cedricowi pierwowzorowi Bu i najlepszemu kotu na świecie. Rozdział pierwszy Low No dobra, kiedyś musiało do tego dojść. Tak spodziewałam się czegoś w tym rodzaju. Jak tylko zaczęłam tę krucjatę, wiedziałam, że może się to wydarzyć. I proszę, oto stoję w ślepej uliczce twarzą w twarz z węsem krołem. Cholernym tropicielem z agencji detektywistycznej Lee Nightingale'a. To się nazywa mieć pecha. Jak głosiły plotki, Crow był trzeci w hierarchii Nightingale Investigations, zaraz po samym Lee i jego prawej ręce Luku Starku. To wiele mówi, jeśli weźmie się pod uwagę, że wszyscy ludzie w Nightingale Investigations byli creme de la creme prywatnych śledztw, ochrony monitoringu i tropienia oraz walki wręcz, tak na dokładkę. Nie dalej jak miesiąc temu dopadli drobnego dilera narkotyków. Było trochę machania bronią, a Crow przestrzelił typowi rękę. Krążyło sporo plotek o węsie Crow. Znałam dwie kobiety, które poznały go znacznie bliżej i jak same mówiły, nie żałowały. Niestety ku ich rozczarowaniu nie trwało to na tyle długo, żeby zdążyły dowiedzieć się czegoś więcej. Rzuć broń. Usłyszałam. Cofnij się, odwarknęłam celując prosto w gościa. Jasne, że nie miałam zamiaru do niego strzelić. Z zasady byłam przeciwniczką przemocy. Właśnie dlatego znalazłam się w samym środku tego główna. Zbliżał się do mnie nieuzbrojony i chyba niezbyt wystraszony. Wycelowałam w jego harleja. Uszkodzenie motoru bardzo mnie zaboli, ale zrobię to, jeśli będę musiała. Jeśli do niego strzelisz, poniesiesz poważne konsekwencje, ostrzegł mnie takim głosem, że nie miałam wątpliwości. Mówił serio. Szlak. Znów skierowałam broń na niego. Nie podchodź. Powtórzyłam, gdy nadal szedł w moją stronę. Jesteś low. Cholera, w dodatku wiedział, kim jestem. Zatrzymaj się. Zrobił to dwadzieścia centymetrów od luchwy mierzącej w jego pierś. Pracuję dla Lee Nightingale'a. Wiem, kim jesteś i dla kogo pracujesz. A potem mu się przyjrzałam. Kurde, ależ on był przystojny. Rdzenny Amerykanin, czarne, proste włosy zebrane w kucyk na karku. Z dziesięć centymetrów wyższy ode mnie. Miał fantastyczne ciało, ciemne, brązowe oczy, gęste rzęsy, niesamowite rysy twarzy, wysokie kości policzkowe i kwadratowy podbródek. Taka seksowność powinna być zakazana. — Odłóż broń, Low — polecił. — Taksywka, Low, to taki żart. W rzeczywistości nazywam się Juliet Lawler i wszyscy mówią na mnie Jules, ale dzieciaki z azylu zaczęły używać słowa low. W ostatnich czterech miesiącach ksywka zaczęła żyć własnym życiem. W tej chwili tego pożałowałam. Cofnij się, kroł, Chcę tylko wsiąść do samochodu i odjechać. Nic do ciebie nie mam. Bo tak było. Miałam bardzo wiele do wielu ludzi, ale do nikogo z NI. Z tego co słyszałam, a było tego niemało, nie byli niewiniątkami, ale tylko szaleniec zadzierałby z ludźmi Lee Nightingale'a. Może i byłam głupia, ale na pewno nie szalona. — Powiem to jeszcze raz — rzekł spokojnie Crow. — Odwóż broń. Cofnij się — zrypostowałam. Jednym szybkim ruchem rozbroił mnie, wykręcił rękę za plecy i przycisnął do swojego twardego ciała. Próbowałam się wyrwać, co nie było rozsądne, ale pozostała mi wolna ręka i trochę dumy. Kilka sekund później kroł wsunął sobie mój pistolet za pasek spodni, wykręcił mi drugą rękę i poprowadził przed sobą. Gdy dotarliśmy do samochodu, przycisnął mnie do karoserii. Przekręciłam głowę i wrzasnęłam mu w twarz: Puść mnie i się odsuń! Gdy urządziłaś konfrontację z Kordową, w księgarni siedziało dwóch gliniarzy. Wszystko widzieli. Masz w ogóle pozwolenie na broń? Tak, i to prawda. Załatwił mi je zip. Był moim dobroczyńcą, wspierał moją krucjatę i nauczył mnie strzelać, a że był w tym dobry, ja też byłam. Trochę mnie zmartwiło, że dwóch gliniarzy widziało zajście z Kordową, ale nie przypuszczałam, żeby Sal poleciał skarżyć się na policję, skoro sam był kryminalistą i totalnym dupkiem w dodatku. Zabieram cię do biura, musimy pogadać, zadecydował. Cholera. Nie wiem, o czym chciał gadać i nie miałam zamiaru się dowiadywać. Brat i ojciec Lee Nightingale'a byli gliniarzami, tak samo jak jego najlepszy kumpel. Nie jadę do żadnego biura. Nadal patrzyłam mu prosto w oczy, co z uwagi na jego urodę nie było łatwe. Zaczynało mi to przeszkadzać, zwłaszcza, że przyciskał mnie do samochodu, ale nie odpuszczałam. Nic ci nie zrobiłam, puść mnie, powiedziałam. Przysunął się jeszcze bliżej. Gdybyście chwilę temu spytali, czy to możliwe, powiedziałabym nie, ale teraz jego twarz od mojej dzielił centymetr a jego ciało przywierało do mnie mocno. — Wymierzanie sprawiedliwości to niebezpieczna gra. Wiesz o tym, Low? — Wiedziałam, ale nie doczeka się odpowiedzi. — Ściągnęłaś na siebie uwagę Dariusa i Markusa, a to niedobrze. — Rozumiesz, o czym mówię? Przeszył mnie dreszcz i nie był to ten rodzaj dreszczu, który mógłby mnie przeszyć z powodu tego, że Crowe przywierał do mnie całym ciałem. Darius Tucker i Markus Sloan byli kryminalną górką w Denver. Ucieszyłam się, że wiedzieli teraz, kim jestem. Nie sądzę, żeby się mnie obawiali, chociaż bardzo bym chciała. Może z czasem. Crow musiał wyczytać coś z mojej twarzy, bo w jego oczach pojawił się groźny błysk. Powinienem zabrać cię do biura, zamknąć w schronie i trzymać tam, dopóki nie nabierzesz rozumu. Powiedział powinienem, co mogło być dobrą wróżbą. Nie wiedziałam, co to za schron, ale zdecydowanie nie chciałam się tam znaleźć. Nie odrywałam od niego wzroku ani nie otwierałam ust, licząc, że może jednak mnie puści. On też na mnie patrzył. Staliśmy tak w ciszy, gapiąc się na siebie. Czułam jego ciało na swoim, i miałam nadzieję, że z mojej twarzy nie da się nic wyczytać. Jezu, ty serio myślisz, że jesteś jakąś catwoman? mruknął. Nie. Catwoman nosiła trykot, głupie uszy i sztuczne szpony. Bzdura. Nie wiem, czemu to powiedziałam. Twarz krowa zmieniła wyraz. Nie wyglądał już na wkurzonego twardziela, próbującego odstraszyć jakąś nieszczęsną laskę, która ośmieliła się wkroczyć na jego teren. Teraz patrzył inaczej. Także stawałam się coraz bardziej świadoma jego ciała na swoim. Gdzie się nauczyłaś tak strzelać? spytał. Nawet głos mu się zmienił. Nadal był niski i twardy, ale teraz prześlizgiwał się po mojej skórze jak jedwab. Uznałam, że lepiej będzie się nie odzywać. Spróbował w inny sposób. Czemu Kurdowa cię ściga? Bez odpowiedzi. I wtedy coś się w nim zmieniło. Zmieniła się cała atmosfera. Przedtem gapiłam się na niego, żeby zachować twarz i znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, teraz, bo musiałam. Czułam się jak zahipnotyzowana. Moje ciało się odprężyło. Nawet ręce, nadal wykręcone i do tej pory sztywne z napięcia, rozluźniły się. Mógłbym cię zmusić do mówienia. Zagroził tym niskim, cichym głosem, a ja od razu poczułam, że tak by było. Puść mnie, szepnęłam. Gdyby nikt się o tym dowiedział, dostałby szału. Uważał mnie za ciężki przypadek od czasu, gdy mnie poznał, gdy skończyłam sześć lat. Na placu zabaw tłukłam się z dzieciakami, które tyranizowały inne, czasem wygrywałam, a czasem nie. Wiecznie dzwoniłam i pisałam do senatorów i kongresmenów, mówiąc im, co myślę i jak powinni głosować. Zawsze miałam jakąś sprawę, o którą walczyłam z pasją bliską obsesji. Kroł patrzył mi prosto w oczy. Magnetyzm jego maczystowskiego pola siłowego działał bez zarzutu. Musisz przestać to robić, bo cię skrzywdzą powiedział nadal tym miękkim głosem. Nie mogę, wyznałam. W takim razie ktoś cię musi powstrzymać. Gdzieś w trakcie tej rozmowy puścił mi ręce i teraz po prostu mnie obejmował. Trzymał w ramionach. Dużo mnie to kosztowało, ale zdołałam otrząsnąć się z tej hipnozy. Podniosłam ręce i z całej siły pchnęłam go w pierś. Nawet nie drgnął. No, ale jak to? Puść mnie! zawołałam. Jego ramiona napięły się, moje ręce przesunęły się po jego piersi i wylądowały na ramionach. Zaczęłam pchać. Nie dawało to żadnego efektu, ale stanowiło wyraźny przekaz, więc nie przestawałam. Puszczę cię i pogadam z Henkiem i Edim, ale jeśli się dowiem, że znów jesteś na ulicy, znajdę cię i zdejmę. Wiem, że znajdzie mnie bez trudu. Robił to zawodowo i jeśli wierzyć plotkom, był w tym dobry. Wiem też, kim są Eddie i Henk. To oznaczało, że Crow uwolni mnie od zarzutów strzelania do samochodu kordowy w biały dzień na najruchliwszej ulicy w Denver. To było głupie popisywanie się i nie należało tego robić. Zip byłby zawiedziony, a nikt by się wściekł. Ciekawa byłam tylko jednego. Jak Crow miał zamiar mnie zdjąć? Dobra, Crow, puść mnie, a dam sobie spokój. Skłamałam. Wyszczerzył się do mnie w uśmiechu. To był najbardziej zarozumiały i arogancki uśmiech, jaki widziałam przez całe dwadzieścia sześć, teraz prawie dwadzieścia siedem lat życia. Poczułam motyle w brzuchu. Motyle w brzuchu? Co tu jest kurde grane? No co? Warknęła mnie, zwracając uwagi na mój żołądek. Kłamiesz. Nie kłamie. znowu skłamałam. Pokręcił głową. A potem, ku mojemu zaskoczeniu, puścił mnie i cofnął się o krok. Stałam tam i czułam się dziwnie porzucona. To wszystko? Zapytałam. Nie. Odczekałam chwilę, a potem drugą. Dobra, kończmy to, zażądałam, gdy wciąż nic nie mówił. Mam wrażenie, że się jeszcze zobaczymy, powiedział. Kurde, wcale nie było dobrze. Wyciągnął pistolet z zapaska spodni, wyjął z niego magazynek i cisnął nim bardzo daleko. Potem nachylił się i wsunął mi broń zapasek sztruksów z przodu przy biodrze. A potem odwrócił się. Poszedł do swojego Harley'a, wsiadł na niego i odjechał. Stałam nieruchomo, póki nie zniknął. A potem wyjęłam broń i podciągnęłam sweter, żeby sprawdzić, czy w miejscu, gdzie jego ręka dotknęła mojego ciała, nie został ślad, bo nadal piekła mnie skóra. Zaparkowałam Hazel, moje stare czerwone kamaro, w garażu za domem i patrzyłam w lusterko, gdy drzwi się opuszczały, by upewnić się, że jestem bezpieczna. Teraz wszystko było możliwe. Wysiadłam z samochodu i przeszłam niecałe pięć metrów od garażu do tylnych drzwi. Oczy szeroko otwarte, broń w pogotowiu, zapasowy magazynek był w schowku, nasłuchując i modląc się, żeby nikt nie chciał mnie teraz dopaść. Otworzyłam drzwi i weszłam przez wspólne pomieszczenie bliźniaka, gdzie Nick i ja trzymaliśmy pralkę i suszarkę, dodatkową chłodziarkę, narzędzia, stare płótna do malowania i kuwetę, do której był mój kot miał dostęp przez klapkę zamontowaną w drzwiach. Wyłączyłam alarm i zapaliłam światło w swojej kuchni w stylu retro. Metalowe różowe szafki, różowa lodówka i różowe drzwiczki piekarnika, duże czarne i białe płytki na podłodze. Jedna ściana ceglana, druga pomalowana na szaro. Wystrój był równie odjazdowy, co przypadkowy po prostu już taki był, aż znów stał się modny dokupiłam tylko wysoki czarny stół z laminowanym blatem w stylu lat pięćdziesiątych, z zaleśniącymi bokami z nierdzewnej stali i odjazdowe stołki obrotowe z siedzeniami z czarnej skóry, które pasowały jak ulał. Bół wyłonił się z pomieszczenia naprzeciwko i natychmiast zaczął mi opowiadać, co mu się przydarzyło. Bół jest czarny, ma miękką sierść i żółte oczy. Jest zdecydowanie za gruby, niemożliwie dumny i jest jedynym kotem fajtłapą, jakiego znam. Udaje rzecz jasna, że skacząc z szafki na stolik albo odwrotnie, właśnie taki miał plan: chybić i spaść. Problem jednak w tym, że ma kompletnie niezkoordynowane ruchy. Miał, miał, miał. Miał, miał, miał. oznajmił. Chyba dużo się dziś wydarzyło. Położyłam pistolet i torbę na stole i zrzuciłam bół na podłogę. Miał. zaprotestował. Cicho był, mamusia miała ciężki dzień. Zrobiła coś głupiego, potem śledził ją pewien przystojny gość, a w tej chwili jest totalnie zrypana. Miał, odparł Buł, dając do zrozumienia, że jego nowiny są o wiele ważniejsze. Żeby go uciszyć, dałam mu kocie smakołyki. Miał, zgłosił pretensje po ostatnim kąsku. Koniec, tylko trzy albo weterynarz znów mnie ochrzani. Miał. Buł miał gdzieś humory weterynarza. Cicho. Nie byłam w nastroju, żeby się spierać. Cały ten bliźniak był własnością Nika. Mogłam zajmować moją stronę za połowę raty kredytu, mniej więcej. Chociaż miałam 26 lat, a nawet prawie 27, nie chciał, żebym płaciła za coś więcej, nawet za czynsz. Dlatego co miesiąc wpłacałam pewną sumę na konto i co roku w Sylwestra wręczałam mu czek. Nik nieodmiennie go darł, więc pieniądze leżały sobie na koncie, obrastając w procenty. Ale czasami nie było sensu kłócić się z nikiem. Bliźniaki były tu dziwne. To nie była może najlepsza część miasta, chociaż ją lubiłam. Oficjalnie była to historyczna dzielnica Baker, ta trochę gorsza. Mieszkaliśmy na Elati i mieliśmy przed domem park. Jednak po jednej stronie parku wyrastał wysoki apartamentowiec, a po drugiej nisko blok. Nasz dom był w rejestrze historycznym i nikt utrzymywał go w świetnej formie, nie bacząc na dzielnicę. Swoją część przerobił. Wyburzył ściany, dobudował sypialnię i wywalił różową kuchnię. Moja część bardziej przypominała loft. Nick zrobił mi nową łazienkę, a ja urządziłam całość w ładnym, szarym kolorze. Frontowy pokój miał wielkie łukowe okna i jedną ścianę z cegieł. Pozostałe w kolorze bzu i był ogromny. Stały tu wszystkie moje meble, włączając aksamitny szezlong w gołębim kolorze, umiejscowiony przy oknie frontowym. Kwadratowy stolik, lilowa kozetka z granatowymi skórzanymi poduszkami oraz szaroniebieski miękki fotel z podnóżkiem. Mój antyczny owalny stolik z orzechowego drewna stał pod ścianą wewnętrzną. Krzesła z półokrągłymi oparciami zyskały nowe obicie w tym samym kolorze co szezlą. Szafa oddzielała salon od czegoś, co umownie można było nazwać sypialnią. Właściwie był to tylko wielki materac na platformie metr nad podłogą. Wchodziło się tam po trzech wąskich schodkach. Pod nim mieściła się przechowalnia, a po bokach łóżka w ścianach sięgających powyżej szafy i podwieszanego sufitu korytarza, miałam spore wnęki. Tam trzymałam książki, świeczki i telewizor. To była moja przystań. Mała kobieca jaskinia, ze śliczną kremową pościelą, mięciutką, wzorzystą kołdrą i mnóstwem poduszek wszelkich rozmiarów i kształtów. Były również łazienka i kuchnia, a cały korytarz od podłogi do sufitu zajmowały półki wypełnione ogromną kolekcją płyt CD, głównie rokowych. Uwielbiałam moje mieszkanie i całe należało do mnie. Nie urządzałam imprez, bo nie miałam wielu znajomych. Nie przeżywałam również szalonych nocy w sypialni, bo nigdy nie miałam chłopaka. W moim życiu był tylko nik, a przedtem nik, ciocia Riba i ja. A jeszcze wcześniej, czego właściwie nie pamiętam, mama, tata, majki i ja. Ale gdy miałam sześć lat, rodzice i majki zginęli w wypadku samochodowym. To znaczy, oni zmarli od razu, a mój brat kilka godzin później na stole operacyjnym, co w sumie nie ma znaczenia. Byłam z nimi w tym samochodzie, ale przeżyłam, chociaż spędziłam trzy miesiące w szpitalu. Potem zamieszkałam z Nikiem i Ribą. Ciotka była jedyną krewną mamy, sporodniej młodszą. Tata nie miał krewnych, a wszyscy moi dziadkowie nie żyli, z wyjątkiem ojca mamy, ale wtedy miał Parkinsona i mieszkał w domu opieki. A teraz i on już nie żył. Riba i Nick byli razem zaledwie parę miesięcy, gdy moja rodzina zginęła i pobrali się niedługo po moim wyjściu ze szpitala. Gdy miałam 15 lat, ciocia Riba umarła. To była jakaś zwyczajna operacja i wszystko poszło dobrze, ale kilka dni później po prostu zmarła. Skrzep krwi dotarł do serca, a potem już jej nie było. Nikt, który w sumie nie był moją rodziną, nie pozbył się mnie. Po śmierci cioci coś się między nami zmieniło. Jedyną miłością, jaką znałam, dorastając w każdym razie jedyną, jaką pamiętam, była miłość cioci i nika do mnie. No i jeszcze miłość Nika do cioci. Kochał ją w sposób, którego nie potrafię opisać. To nie było tak, że ją nosił na rękach, że była dla niego Ziemią i Księżycem i wszystkim. To było inne. To było jak oddychanie, jak potrzeba. Dla mnie była jedyną krewną, dla niego całym życiem. Dlatego trzymaliśmy się razem. W sumie to chyba jedyna rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Nikt wytrzymywał ze mną, a to niełatwe. Byłam trudnym dzieckiem, jeszcze gorszą nastolatką, zawsze na misji ratowania ptaszka ze złamanym skrzydełkiem, nieśmiałej koleżanki albo lasów w Brazylii, których nie widziałam na oczy. Nie imprezowałam i nie odpalało mi w taki przeciętny sposób, ale nie było łatwo. Zostałam pracownikiem pomocy społecznej, co martwiło Nika. Jego zdaniem nie potrzebowałam więcej przypadków. Chryste, ratowałaś drzewa, zrobiłaś z klasowej sieroty królową balu i brałaś udział w marszach przeciwko przemocy domowej. Nie uratujesz całego świata, Jules, protestował Nick. Może nie, ale warto próbować, zapewniłam z młodzieńczą brawurą. W takim razie mogę mieć tylko nadzieję, że Bóg uratuje nas wszystkich przed Tobą ratującą nas wszystkich. Taki był Nick. Po studiach pracowałam w kilku miejscach i trzymałam się z dala od kłopotów. Nick uznał, że się ustatkowałam i to uśpiło jego czujność. Zaczęłam pracować w azylu King's Shelter z dziećmi, które uciekły z domów. Przez jakiś czas wszystko się układało. Znalazłam swoją niszę, dzieciaki mnie akceptowały. Aż do tamtego dnia, cztery miesiące temu, gdy przyszłam do pracy i zobaczyłam, że Rome i Sniff dziwnie wyglądają. Wróciłam do kuchni, otworzyłam butelkę czerwonego wina i nalałam sobie do jednego z moich dużych kieliszków. Wróciłam do salonu i położyłam się na szezlągu. Bół natychmiast umościł się na moich kolanach. Miał, oznajmił. Cicho mamusia myśli. Poinformowałam go i zaczęłam drapać pod brodą. Zamruczał. Piłam wino, patrzyłam w okno i przypominałam sobie, jak to było, chociaż wcale nie chciałam tego pamiętać. Rom, Sniff i park byli pod moją opieką. Udało mi się do nich zbliżyć. Trwało to kilka miesięcy, ale w końcu mi zaufali. Byli na ulicy od kilku lat, chociaż żaden z nich nie miał nawet szesnastki. Ściągnęłam ich do azylu, przyłażąc codziennie na Street Mall 16, gdzie się kręcili i rozmawiając z nimi. Ściągnęłam do azylu wiele dzieciaków. Potem organizowałam terapię, potem spotkanie z rodzicami, jeśli robiło się dobrze, potem terapię rodzinną, a potem wracali do domu, jeśli zrobiło się bardzo dobrze. Rom, Sniff i Park nie wracali do domu. Opowiedzieli mi, co się tam działo. To było zło w czystej postaci i nie było opcji, żebym próbowała zorganizować spotkanie z ich rodzicami. Dlatego chciałam tylko, żeby byli czyści, bezpieczni, żeby mogli się uczyć i mieli coś do jedzenia. A potem tamtego dnia, tamtego chujowego, strasznego dnia, przejechałam do Kings i zobaczyłam, że Parka nie ma. Od razu wiedziałam, że Rome i Sniff coś wiedzą. Przyszpiliłam Sniffa, najsłabszego z ich paczki, i spytałam, gdzie Park. Nie wiem, odparł. Park się we mnie dużył. Wiedziałam to i czasem wykorzystywałam. Nie chodziło o to, że byłam, jak mawiał Nik i jak uważali oboje z ciocią, wyjątkowo piękna. Mówił tak, bo mnie kochał, ale ja miałam lustro i nie uważałam się za jakiś cud świata Miałam czarne włosy jak tata, tylko moje były długie i kręcone Miałam fiołkowe oczy mamy, jej jasną cerę oraz krągłości Nie wygrałabym żadnego konkursu mis, ale też nikt nie kazałby mi zakładać worka na głowę Tak naprawdę ja też lubiłam Parka, tylko inaczej niż on mnie Był zabawny, słodki i cholernie inteligentny Rozśmieszał mnie do bólu brzucha, a gdy na mnie patrzył, wiedziałam, że jestem ważna. Zaczynało do mnie docierać, że nie uratuje całego świata, ale miałam cholerną pewność, że uratuje parka, nawet gdyby miało mnie to zabić. Wiem, że powinnam utrzymać dystans, ale kochałam tego dzieciaka. Kochałam całą trójkę. Park wiedział, że będę dzisiaj w Kings i nie przegapiłby okazji, żeby się ze mną zobaczyć. Snif, jeśli mi nie powiesz, zero deseru, zagroziłam. Sniff była słuchem. Nie wiem, Lo, po prostu go tutaj nie ma. To poświęcenie zaskoczyło mnie i nie wróżyło dobrze. Sniff wiedział, że coś się dzieje i że może być z tego problem. Park był zbyt inteligentny, potrzebował wyzwań, żeby jego aktywny umysł mógł się oderwać, zwłaszcza od tego gównianego życia. Wpadał w kłopoty, szukając przygód i wyzwolenia i sposobu, żeby mieć spokój od tego wszystkiego. Miałam z nim pełne ręce roboty, jak zresztą z całą trójką. Złapałam Sniffa za rękaw za dużego t-shirta i pociągnęłam do Roma. Ruchy, chłopaki, idziemy szukać parka. Poszli ze mną głównie dlatego, że to oznaczało przejażdżkę Hazel. Znaleźliśmy go. Chwilę to trwało, bo objechaliśmy wszystkie jego miejscówki, a trochę tego było, ale znaleźliśmy. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Strykawka leżała na ulicy przy nieruchomej ręce Trefny towar park był sztywny zaczęło się już stężenie pośmiertne. miał otwarte oczy jego śniada skóra była blada patrzyłam na niego długą chwilę w końcu wrzasnęłam kurwa mać sniff zwymiotował rą przycisnął dłonie do głowy i cały czas patrzył na martwego przyjaciela bluzgałam dalej, a potem przykucnęłam przy parku i patrzyłam. Wyglądał zupełnie inaczej. Nigdy nie spotkałam kogoś tak pełnego życia jak park. Więc teraz, gdy leżał tak bez ruchu, wyglądał jak ktoś zupełnie inny. Spuściłam głowę i zaklełam znowu. Potem wzięłam telefon i wezwałam policję, a potem znów patrzyłam na parka. Gdy poczułam, że ten obraz wyrył mi się w mózg, zamknęłam oczy, ale wypalił mi się również pod powiekami. I wtedy zrozumiałam co muszę zrobić. W tej jednej chwili wstałam i spojrzałam na Roma. Kto mu sprzedał to gówno? Rom był czarny, wysoki, tyczkowaty i zapowiadał się na przystojniaka. Snif był biały, chudy i miał trądzik. Park był Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia, średniego wzrostu i już był przystojny. Gdyby miał szansę dorosnąć, byłby seksowny jak diabli. Czułam, że Rom balansuje na krawędzi. Nigdy nie wiedziałam, czy zdołam do niego dotrzeć. Za każdym razem, gdy przychodziłam do King's, trzymałam kciuki, żeby go zastać, jakby to był jedyny wskaźnik, że to, co robię, działa. Roam patrzył na mnie bez słowa swoimi czarnymi oczami. Oparłam dłonie na jego piersi, pchnęłam go na ścianę budynku, zajrzałam mu w oczy. Roam miał piętnaście lat, ale był dziesięć centymetrów wyższy ode mnie i gdyby chciał, szybko by sobie ze mną poradził. Nie próbował. Kto mu sprzedał ten jebany towar? Nie wiem, jak on się nazywa. Możesz mi go pokazać? Zaskoczyłam go. Low. Tylko tyle i już wiedziałam, że może. Dzisiaj poleciłam. Twarz mu stężała i wiedziałam, dlaczego. Rome i Park przyjaźnili się od zawsze. Przeżyli złe chwile w domu i trochę lepsze, ale wciąż słabe na ulicy. Sniff dołączył później. Był nowy na ulicy i Park wziął go pod swoje skrzydła. Od tamtej pory zawsze trzymali się razem. Aż do teraz. Dobra, zgodził się Rom. Wiedziałam, czemu to zrobił, ale nie miałam zamiaru na to pozwalać. Was to nie dotyczy. Pokażecie mi, kto to jest i znikacie jak cień. Low, powtórzył Rom, Nie, Rom. Żadnych dyskusji. To nie jest miejsce dla białej suki. Ci goście cię załatwią. Oto się nie martw i nie nazywaj mnie suką, bo to chamskie. No co? Nadal byłam jedyną dorosłą osobą w tej sytuacji. Tamtego wieczoru Roum pokazał mi gościa, który sprzedał to główno parkowi. Nie próbowałam go dopaść, aż taka głupia nie jestem. Po prostu jechałam za nim i obmyślałam plan. A potem poszłam do Zip's Gun Emporium i kupiłam pistolet. Zip był stary jak czas. Był biały, niski, pomarszczony, kościsty i prawie łysy, jeśli nie liczyć kilku siwych kosmyków przyklejonych do czaszki. Zip przypatrywał mi się, gdy oglądałam broń, usiłując coś wybrać. Trzymałaś kiedyś w ręku pistolet? Zapytał. Nie. Kupujesz go dla ochrony? Donoszenia w torebce? Nie. Przyjrzał mi się uważniej. Chcesz dopaść swego ex? Nie. Jego oczy rozszerzyły się na ułamek sekundy, potem zwęziły. Chcesz dopaść kogoś innego? Spojrzałam na niego. A potem, nie wiem dlaczego, może potrzebowałam o tym pogadać, a może musiałam podzielić się z kimś moim planem, w każdym razie powiedziałam Zipowi o parku. A potem, jaki mam plan? Tym razem przyglądał mi się dłużej. W końcu podszedł do gablotki, otworzył ją, wyjął czarny pistolet i powiedział Glock 19, 9 milimetrów. Lekki, niezawodny, mieści się w torebce. Alleluja. Biorę. Na tyłach mamy strzelnicę. Każdego dnia przyjdziesz tutaj przynajmniej na godzinę. Każdego dnia przez godzinę będę cię uczył. Nie wyjdziesz na ulicę, dopóki nie nauczysz się obchodzić z bronią. Mam chłopaków, z którymi musisz pogadać. Pokażą ci, jak się zachowywać. Przyjdź jutro o szóstej. Trochę mnie zaskoczył, ale nie miałam zamiaru wybrzydzać, więc tylko skinęłam głową. Załatwimy papiery dodał na koniec. Zip uczył mnie strzelać aż do bólu ręki. Czasem któryś z jego chłopaków, ciężki czy Frank, przychodzili i zabierali mnie i pokazywali mi różne rzeczy. Uczyli mnie jak obchodzić się z nożem, głównie jak go unikać, ale też jak się nim posługiwać. Uczyli mnie drapać, walić i robić uniki. Uczyli mnie prowadzić samochód, używać paralizatora, tasera i gazu łzawiącego, jak być cicho, być niewidzialną. I jak znikać. A jeśli wdasz się w bójkę, zawsze walwiaja, poradził mi ciężki. To była dobra rada, ale nie miałam zamiaru aż tak się zbliżać. Chciałam tylko zatruć im życie, przejść do partyzantki. I tak zrobiłam. Jechałam za mordercą parka, a gdy szedł na deal, brałam nóż i przebijałam opony. Jasne, że to może wyglądać głupio i dziecinnie, ale wiecie. Jak idziesz sprzedawać dragi, to chcesz się szybko zawinąć i jechać do następnego klienta, a nie wzywać pomoc drogową. Potem, w czasie jednego z jego spotkań, rzuciłam z ukrycia świecę dymną, przerywając im transakcje i przerażając na śmierć. Nie dałabym rady wypłoszyć mu wszystkich klientów. Narkomani na głodzie poradzą sobie ze strachem, ale mogło to zdenerwować dealera, a o to właśnie chodziło. Obserwowałam zabójcę parka jakiś czas i poznałam jego dostawcę. Zaczęłam śledzić dostawcę i przybijać opony również jemu. Wycinałam mnóstwo takich numerów, robiąc głupie, wkurzające rzeczy tuż przed ich nosem. Do moich ulubionych należał ten z folią spożywczą na drzwiach. Diler miał przerwę w niszczeniu ludziom życia i posuwał swoją panienkę, a gdy skończył, wszedł prosto w folię i przez chwilę nie miał pojęcia, co się dzieje. Zaczął wrzeszczeć, wymachiwać łapami, a folia oblepiła go ze wszystkich stron. Widziałam to wszystko i prawie posikałam się ze śmiechu. W ciągu dnia pracowałam z dziećmi. W nocy nękałam dealerów, dostawców oraz ćpunów. Tak się uczyłam ulicy, a przynajmniej jakiejś jej części. Uważałam. Zapamiętywałam twarze, imiona, miejsca i spędzałam mnóstwo czasu z Zipem, Ciężkim i Frankiem. Rozszerzałam sieć. Sal Kordowa to mój pierwszy błąd. Kordowa był drobnym dostawcą i dealerem na pół etatu. Uprzykrzałam mu życie dla zasady, głównie dlatego, że był zadufanym palantem, który myślał, że kobiety powinny na niego lecieć. Śledziłam go, łaziłam za nim po barach, obserwowałam i zrozumiałam, że on serio uważał się za Bóg wie kogo, nawet jeśli kobiety się z tym nie zgadzały. Obawiałam się, że może być jednym z tych gości, którzy zmuszą kobiety, by się zgadzały. Mógłby uchodzić za przystojnego. Był kilka centymetrów wyższy ode mnie, nieźle zbudowany. Nie jak węs, Krow, ale umówmy się, tak jak węs, zbudowany był tylko węs. Jasno-brązowe włosy i niebieskie oczy. Problem polegał na tym, że był również palantem, oblechem i był tak głupi, że zrobiłam się bezczelna. Pewnego dnia w jakiejś taniej spelunce podeszłam do niego, wsunęłam się do boksu i usiadłam naprzeciw. Spojrzał zaskoczony i uśmiechnął się, myśląc pewnie, że go podrywam. Cześć, złotko. Powiedział i mrugnął do mnie. Błagam. Jules, powiedziałam, usiłując nie żygnąć. Cześć, Jules, uśmiechnął się jeszcze szerzej. Dobra, więcej nie wytrzymam. Nie tracąc czasu powiedziałam mu jasno, po co przyszłam. Sprzedasz działkę jakiemuś dzieciakowi, bezdomnemu czy nie, i znikasz z interesu. Pamiętaj, mam cię na oku. A potem wstałam i wyszłam. Mówiłam, że zrobiłam się bezczelna, a to niedobrze. Wtedy właśnie ludzie ci niewłaściwi dowiedzieli się, kim jestem. Zip nie był zadowolony. Dziewczyno odbiło ci, uznał. Gdy powiedziałam o tym Nikowi, mówiłam Nikowi wszystko, bo nauczyłam się dawno temu, że i tak się dowie. No więc, powiedzieć, że nie był zadowolony, oznaczałoby nie powiedzieć nic. Do reszty straciłaś rozum? Wrzeszczał na mnie. Nie zareagowałam. Tego, że najlepszym sposobem na nika jest cisza, również nauczyłam się dawno temu. To Rom i Sniff rozpowszechnili plotki o Loo. nie znał. Wiedział, jaka jestem i słyszał, co się wyprawia na ulicy. Zorientował się, że za tym wszystkim muszę stać ja i popełnił błąd. Powiedział o tym Snifowi. Sniff nigdy nie umiał milczeć i kochał parka obaj go kochali, więc teraz obaj uważali, że to, co robię, jest super. Zanim powiedziałam Snifowi, żeby trzymał gębę na kłódkę, było za późno. Zostałam low i koniec. Moje wystąpienie w Spelunce Kordowa potraktował jak wyzwanie. Nie chciał mnie zastrzelić, chciał ode mnie czegoś innego, czegoś obrzydliwego, jeśli pomyśli się o tym w kontekście sala i całkiem fajnego, jeśli to skojarzy się z krołem, ale nie zapędzałam się za daleko. Dlatego zamiast po prostu dać mi wycisk, żebym przestała go nękać, Sal Kordowa, nie uwierzycie, próbował mnie skłonić, żebym z nim poszła na randkę. Mówiłam, że to debil. Wszystko razem doprowadziło mnie do miejsca, w którym znalazłam się teraz. Sal w końcu dopadł mnie i sprecyzował swoje zamiary. Ja powiedziałam, żeby poszedł się jebać. On się trochę wzburzył i mieliśmy niewielki pościg samochodowy. Skończyło się na tym, że mierzyliśmy do siebie z broni na zatłoczonej czteropasmowej ulicy, tuż przed księgarnią z używanymi książkami, znanej z tego, że często bywali tam Lee Nightingale i jego ludzie. Resztę już znacie. Miau. Zaryzykował był patrząc na mnie i chyba wyczuwając kocim instynktem, że życie mi się zjebało. Pewnie zastanawiał się, kto mu da jeść, jeśli coś mi się stanie. Tak, bu, dokładnie tak. Miał, odparłam. Rozdział drugi. Lewitacja. Zadzwonił telefon. Wstałam. Przełożyłam buł, który zareagował gniewnym, miał, i przeszłam przez pokój, żeby odebrać. Halo? Jesteś walnięta! Walnięta! wrzeszczał mi Zip do ucha. Plotki o starciu z Kordową zdążyły się już rozejść. Zip! Wycofujesz się, nie wychylasz. Co najmniej przez tydzień, może miesiąc, a może na zawsze, przerwał mi Zip. Nie wycofuję. To dopiero go odpaliło. Nie chodzi o Kordowę. Z Kordową byś sobie poradziła. Przedszkolak by sobie z nim poradził. Mówię o Lee Nightingale'u. Lee Nightingale'u. Wiesz, kto był w księgarni Fortnam i patrzył, jak sobie urządzasz strzelaninę i niszczysz kordowie opony, jak w jakimś cholernym filmie? Mruknęłam coś niezrozumiale. Nie wiesz? Zip nie dał mi odpowiedzieć. Po pierwsze, kurwa, Lee Nightingale. Po drugie, kurwa, Hank Nightingale. A jakby tego było mało, to jeszcze, kurwa, Eddie Chavez. Dwóch przedstawicieli cholernego prawa. Zip! Spróbowałam mu przerwać. Nie pozwolił. I jakbyś już nie siedziała po uszy w gównie, był tam również Luke Stark... Kai Mason i Vance Crow kurwa, ich mać. O tym ostatnim wiem, rzuciłam szybko. A reszty już się domyślałam. Nie było dobrze, że ściągnęłam na siebie uwagę braci Nightingale'ów i Chaveza, ale Crow powiedział, że z nimi porozmawia. To, że Starki i Mace byli świadkami konfrontacji z Cordową, było krępujące. Jeśli w plotkach było choć trochę prawdy, Stark był twardym skurwialem. Podobnie Kai Mason, czyli Mace, który dodatkowo słynął z tego, że się szybko odpalał. Tak, niby skąd? Spytał Zip, wyrywając mnie z tych rozmyślań. Bo jakby mnie dopadł, wyjaśniłam cisza. Zip. Jest tam? To mnie zaskoczyło. Słucham? Kroł jest tam z tobą? Oczywiście, że nie, pogadaliśmy i mnie puścił. Nie ma go tam? Dopytywał się wyraźnie zaskoczony. Yy, nie, powiedziałam raz jeszcze, czy on stracił ostatnie klepki. Jesteś pewna, że go tam nie ma? Po kręgosłupie przebiegł mi zimny dreszcz. Wyjrzałam przez okno. Żadnego Harleja w zasięgu wzroku. Odetchnęłam. Nie ma go, Zip. O co ci chodzi? Król umiał omotać kobietę. Ty wyglądasz jak wyglądasz, więc jeśli wpadłaś mu w oko, wyrwiecie nim się obejrzysz. Wzniosłam oczy do sufitu. Litości. Nie przypuszczam, odparłam. Dziewczyno, jesteś rąbnięta. Kompletnie rąbnięta. Co Król powiedział, jak gadaliście? Niewiele. Skłamałam. Już i tak byłam wystraszona, a Zip był wściekły. Nie chciałam, żeby wściekł się jeszcze bardziej, bo wtedy ja bym się jeszcze mocniej wystraszyła. Przyjrzał ci się. Chyba tak, skoro jego twarz dzieliły centymetry od mojej i prawie na mnie leżał. Poczułam motyle w brzuchu na samo wspomnienie i znów je zignorowałam. Zip, spoko, nie przejmuj się. Ci goście działają szybko, Jules, bez opieprzania. Widzą coś, chcą tego i biorą. Są z tego znani. Kobieta nie ma żadnych szans. Wyglądał, jakbyś mu się spodobała? Nie znałam odpowiedzi i lałam na to. Może nie do końca, ale miałam teraz większe problemy. Słuchaj, Zip, serio, nie przejmuj się. Każdy z nas poszło w swoją stronę. Będę teraz mądrzejsza, będę działać ostrożniej, będę. wycofana. Król ci się przyjrzał, czyli już jesteś jego. Masz przejebane i zostaniesz zerżnięta. Zip! krzyknęłam zszokowana. Ale w sumie to może nie być takie złe. Kron nie pozwoli, żeby jego kobieta szlejała się po mieście, rzucała świece dymne, przebijała opony i generalnie się narażała. Zauważyli cię ściągnęłaś na siebie uwagę. To mnie martwi, rozumiesz? Miałaś być niewidzialna, ale nie byłaś. Wszyscy już wiedzą o słynnej Lo. Ciężki Frank i ja mieliśmy rozmowę. O kurde, tylko nie rozmowę to nie wróżyło dobrze. Co jakiś czas się o mnie martwili. Ostatnio częściej. Do tej pory umiałam ich uspokoić, ale wiedziałam, że to nie potrwa wiecznie. A przecież ich potrzebowałam. Musiałam się jeszcze dużo nauczyć, a oni byli w tym dobrze. Poza tym polubiłam ich i nie chciałam stracić. Uważałam ich niemal za przyjaciół. Może to żałosne, że 26-letnia pracowniczka socjalna kubluje się ze starym łysym właścicielem sklepu z bronią, gościem o ksywce ciężki, która mówi sama za siebie, i Frankiem, który wyglądał, jakby mógł się zamknąć w drewnianym domku z prowiantem na pół wieku i kierować stamtąd przejęciem świata online. Ale wisiało mi, czy to żałosne, czy nie. Byli moimi kumplami i tylko to się liczyło. Zip, przestań gadać i słuchaj. Wenscrowe dał mi spokój. Czuję się dobrze i nie odpuszczam. Jules, Zip, odpowiedziałam spokojnie i dodałam z mocą. Nie. Zapadła cisza. Wiedział, co oznacza ten spokój w moim głosie. Moje słowo było jak prawo. Zip obiecuje, że się poprawia. Nic nie mówił jeszcze przez chwilę, w końcu się poddał. Jules, masz na siebie uważać, jasne? Miej oczy i uszy otwarte i nie wychylaj się. I chcę, żebyś jutro tu przyjechała, zrozumiano? Uśmiechnęłam się. Kryzys zażegnany. Zrozumiano. Skończona wariatka. Wymruczał i rozłączył się bez pożegnania. Szykowałam się do wyjścia, żeby znów pouprzykrzać życie przestępcom, gdy usłyszałam pukanie do tylnych drzwi i wszedł nick. Jules, jesteś w domu? Tak, zawołałam z łazienki. Zabrałam włosy w kucyk i weszłam do kuchni. Bół opowiadał właśnie nikowi, co słychać, kablując na mnie w kocim języku. Na szczęście nikt nie znał kociego. Popatrzyłam na niego. Wysoki, włosy przypruszone siwizną, niebieskie oczy, okulary i mocna budowa ciała. Był tylko szesnaście lat starszy i siwiznę zawdzięczał chyba wyłącznie mnie. Pracował jako dyspozytor w firmie przewozowej, a z miłości do muzyki zajmował się DJ-ką w piątkowej, sobotnie wieczory. To dzięki niemu pokochałam muzykę. Głównie roka. Spojrzał na mój czarny golf, czarne dżinsy, czarne adidasy i mruknął coś pod nosem. Nik, zaczęłam. Nie chcę o tym gadać. Jak zacznę, dostanę szału, więc nie chcę nawet zaczynać. Jesteś dorosła i podejmujesz własne decyzje, a ja nic nie poradzę na to, że nie są dobre trenowałem minę, jaką zrobię w kostnicy, gdy będę musiał zidentyfikować twoje zwłoki. Pokazać ci? Na jego twarzy pojawił się udawany smutek i szok. Potem powoli pokręcił głową, jakby świat, w którym pracownicy socjalni zostają mścicielami, nie mieścił mu się w głowie. Podoba ci się? Zapytał. Nie wytrzymała mi parsknęłam śmiechem. Nie będziesz musiał oglądać moich zwłok. Mam nadzieję. Zdając ciebie, stanie się to w połowie meczu Brankos, a to mnie wkurzy. Uśmiechnęłam się. Dobra, postaram się, żeby mnie nie zabili w czasie meczu. Obrzucił mnie jednym z tych spojrzeń, które posyłał mi od czterech miesięcy. To od których ściskał mi się żołądek. Trwało zaledwie chwilę i szybko odwracał wzrok, ale i tak widziałam, że się martwił. Postanowiłam się tym nie przejmować. Chcesz, zrobię kolację? Otworzył szeroko oczy. Chcesz mnie zabić? No dobra, powiedzmy, że nie byłam najlepszą kucharką świata. Ciocia Riba była mistrzynią szybkiego gotowania. W piętnaście minut miała gotową trzydaniową ucztę dla trzydziestu osób. Kulinarna bogini. Niestety, kiedy ona gotowała, Nick i ja słuchaliśmy Stevie'ego Wondera, Altona Johna, The Marshall Tucker Band czy na co nam przyszła ochota. Innymi słowy, nigdy nie nauczyłam się pichcić. Myślałam o Kasadijach, podsunęłam. Chyba każdy umie rozpuścić ser w Tortii, prawda? Co może być w tym trudnego? Jadłaś już? Nie, wychodzisz dzisiaj? Tak, ja zrobię kolację, zdecydował. Oboje wiedzieliśmy, że tak będzie lepiej. Tak czy inaczej, zwykle to właśnie Nick robił kolację. Siedziałam przy stoliku w rogu baru, plecami do ściany i obserwowałam Dariusa Takera. Był wysoki, szczupły, czarny i miał kręcone włosy. Był cholernie przystojny i zachowywał się tak, żeby zwrócić na siebie uwagę i do tego był niestety przestępcą. Tyle wiedziałam na pewno, dlatego zaskoczyło mnie, że podobno jest blisko li Nightingale'a i Ediego Chaveza. Nightingale pracował dla Hajsu i z tego co wiedziałam, działał po obu stronach prawa, ale Chavez był gliną. Ich relacja mnie zaintrygowała. Śledziłam jednego z chłopaków Dariusa, Dilera, on doprowadził mnie do Dariusa i teraz mogłam go sobie obserwować. Było późno, byłam zmęczona. Miałam ciężki dzień i jeszcze się nie pozbierałam po tej całej sytuacji z parkiem. Czułam, że nie jestem w nastroju do rozruby, więc uznałam, że dzisiejszy wieczór poświęcę na rekonesans. Poznaj swojego wroga. Rozglądałam się, czy nie widać gdzieś kroła czy innego człowieka Nightingale'a. Co prawda, jak dotąd widziałam tylko węsa, ale słyszałam o nich tak dużo, że bez trudu rozpoznam ich w tłumie. I wtedy poczułam wibrację telefonu, który miałam w tylnej kieszeni. Nie odrywając wzroku od sali, wyjąłam komórkę, odebrałam i przycisnęłam do ucha. Tak? Low? spytał snyj w dziwnym głosem. Wyprostowałam się. No, Low, kurde, on mnie zabije, jak się dowierzy ci mówiłem, ale. Rom. Teraz już stałam cała w napięciu. Mów, Sniff, zażądałam, przerzucając przez ramię pasek czarnej torebki. Powiedział mi, że chce ci pomóc, wykrztusił Sniff. Kurwa, Mać, tego się właśnie obawiałam. Jesteś z nim? Zapytałam, idąc przez bary, uważając, żeby od Takera i jego dealera oddzielali mnie ludzie. Pilnuję. kurde low, on mnie zabije. Gdzie jesteś? Szedł za kimś. Ja idę za nim. Spiar Boulevard, ścieżka rowerowa blisko Logan. Po której stronie jesteś? Południowej. W jakim kierunku idziesz? Na zachód. Kurde, Lo, był wystraszony. Będę za dziesięć minut. Obserwuj go, Snif, ale nie podchodź blisko. Słyszysz mnie? Jeśli coś się stanie, nie dzwoń do mnie, tylko po glinę, rozumiesz? Lo, ja nie mogę dzwonić na glinę. Jeżeli poczujesz, że coś się zjebało, wyrywasz stamtąd i dzwonisz na 911. Obiecaj mi. Lo, jeśli zadzwonię na glinę, low, więcej się do mnie nie odezwie. Obiecaj, Sniff. Już stałam przy kamaros Sniv się wahał. W końcu powiedział, kurwa, obiecuję, zaraz tam będę i nie przeklinaj. Wskoczyłam za kierownicę, odpaliłam i ruszyłam jak szalona. Zaparkowałam przy Fox TV, wyjęłam gaz i wsunęłam do przedniej kieszeni. Wcisnęłam pistolet z tyłu za pasek dżinsów, w ręku trzymałam paralizator. Wysiadłam, zamknęłam wóz i schowałam kluczyki. Przeciałam spir, co wcale nie było łatwe. Trzy pasy i pełno samochodów, nawet w nocy. Szłam do ścieżki rowerowej, rozglądając się czujnie. Poruszałam się szybko i cicho. Dochodziła północ. Wprawdzie na ulicy było jasno od latarni, ale ścieżka rowerowa była słabo oświetlona. Nikogo nie widziałam, ale szłam dalej, mając nadzieję, że obaj nadal są na tej ścieżce. Nie mogłam dzwonić do snifa, bo nie wiedziałam, czy Rom albo ten, kogo Rom śledził, tego nie usłyszy. Dlatego tylko szłam tak szybko, jak potrafiłam, bez zrobienia hałasu. Całą wieczność, czyli jakieś pięć minut później, zobaczyłam szarą podkoszulkę snifa. Ścieżka doszła już prawie do Broadwayu, gdy się z nim zrównałam. Stał, usiłując się kryć, ale widziałam podkoszulkę. Podeszłam od tyłu i dotknęłam jego ramienia. Podskoczył i obrócił się, upuszczając telefon. Kurde, low, wysyczał. Schyliłam się, podniosłam komórkę, podałam mu. Rą nadal tam jest? Wyszeptałam. Tak, gdzieś tam, odszepnął. Podałam mu kluczyki. Kamaro stoi na parkingu przy Fox. Idź tam, wejdź do środka, zablokuj drzwi i czekaj na mnie. Low, zawahał się. Przysunęłam się do niego i warknęłam. Ruchy! Wyrwał z kopyta. Mówiłam, że moje słowo to prawo. Podeszłam bliżej i zobaczyłam jakichś ludzi. Lansowali się w najlepsze pod latarnią. Diler sprzedawał towar. Przypadkowy przechodzień mógłby pomyśleć, że po prostu jacyś znajomi sobie stoją i gadają na ścieżce rowerowej w środku nocy. Ja wiedziałam, że robią interes, bo naoglądałam się takich scen przez te cztery miesiące. Roma nigdzie nie było. Weszłam w cień, przyglądając się i czekając. Skończyli. Klient poszedł na zachód, dealer w moją stronę. Cholera, gdy podszedł bliżej, poznałam go. Nazywał się Shard, zwykły bolek wkręcony w tryby wielkiej machiny narkobiznesu. Zdecydowałam się. Wyszłam na ścieżkę i zaczęłam iść w jego stronę niczym zwykły przechodzień. Pomyślałam, że po prostu go minę, znajdę Roma i wyniesiemy się stąd do wszystkich diabłów. Szard spostrzegł mnie, zawahał się, a potem bez żadnego widocznego powodu szarpnął się i obrócił dookoła. Wytrzeszczyłam na niego oczy, nie rozumiejąc, co się dzieje. Może cierpiał na epilepsję. Szarpnęło go znowu, potem jeszcze raz. Wtedy zauważył coś i zaczął biec w tym kierunku. Gdy biegł, znów nim zarzuciło i wtedy z kolei ja zobaczyłam Roma. Stał kawałek dalej i ciskał w szardę kamieniami. Niech to szlak. Pobiegłam za dilerem. Roam zobaczył nas, wyskoczył ze swojej kryjówki i rzucił się do ucieczki. Wyrwaliśmy do przodu, jak szaleni, ale spanikowana pojęłam, że nie dogoni ani szarda, ani Roma. Chłopak biegł szybko, diler jeszcze szybciej. Udało mi się jednak. Wyłącznie dzięki temu, że szard dopadł Roma, wyciągnął się w długim susie i spadł na niego. Rozgorzała walka, Dealer przewrócił Roma na plecy i chciał uderzyć, ale ja złapałam go za nadgarstek i wykręciłam mu rękę, ściągając z Roma. Szart zaatakował z kolei mnie, padłam na ziemię, paralizator poleciał na bok. Rom, uciekaj! Krzyknęłam, gdy szart siadł na mnie. Szarpaliśmy się, on trzymał mnie mocno za nadgarstki. Był silny, dużo silniejszy ode mnie. Szukałam chwili, żeby kopnąć go wiaj, gdy Rom zaatakował go z boku. Przeturlaliśmy się. Szart nadal ściskał moje nadgarstki. Walka trwała. Diler próbował uwolnić się od Roma, gdy nagle uniósł się do góry, jakby lewitował, wymachując w powietrzu rękami i nogami. Nie wiedziałam, co się dzieje. Rom znieruchomiał, a szart rąbnął o ziemię tuż obok mnie. I wtedy zobaczyłam węsa kroła. Pochylił się. Przycisnął kolanem plecy szarda, wykręcił mu ręce do tyłu i skuł kajdankami, zupełnie jakby szard nie miotał się jak dziki, co właśnie robił, a potem wyprostował się, podrywając do góry szarda, a potem zmuszając go do uklęknięcia. Leżałam na plecach, zagapiona, i nie byłam w stanie się ruszyć. Rom leżał obok mnie na boku i właśnie się podnosił na łokciu. Oboje, trzeba to przyznać, trwaliśmy w zachwycie. Nie musiałam się zastanawiać, co Crow tu robił. Na pewno mnie śledził, żeby wreszcie zgodnie z obietnicą zdjąć. Kurde. Crow wyjął broń z kabury na pasie i wycelował w szarda. Nie ruszaj się. Rozkazał, a jego głęboki głos zabrzmiał przerażająco. Potem odwrócił głowę i nawet w tym słabym świetle zobaczyłam, że patrzy na mnie. Po prostu to wiedziałam, czułam, jak wzrok przypala we mnie dziury. Wstań, polecił tak zrobiłam. Szczerze mówiąc, byłam zbyt przerażona, żeby zrobić cokolwiek innego. W końcu miał w ręku broń, wyglądał na wkurzonego i przed chwilą podniósł do góry dorosłego faceta. Nawet ja nie byłam na tyle głupia, żeby zadzierać z kimś takim. Odwróciłam się i pomogłam wstać Roomowi. Kroł wyjął telefon z tylnej kieszeni. Oddychałam ciężko patrząc na niego. Ale z ciebie gość, szepnął Room. On też wpatrywał się w kroła oczami pełnymi uwielbienia. Jack, mam tu coś do odbioru. Odezwał się Crow do swojego rozmówcy. Ścieżka rowerowa Spir, południowa strona, blisko Broadway. Słuchał przez chwilę, potem rzucił szybko. Tak, kończę. Wyłączył się i znów spojrzał na mnie. Chciałabyś mi powiedzieć, co się tu kurwa dzieje? spytał nadal wkurzony. Nie, absolutnie nie tego chciałam. Dlatego nic nie mówiłam. Jak to zrobiłeś? Dopytywał się Rom, wcinając się w tę jednostronną konwersację, jaką krow próbował ze mną prowadzić. Spojrzałam na chłopaka. Nadal wpatrywał się w kroła, jakby ujrzał Boga wśród ludzi. Wtedy przypomniało mi się, że przecież byłam na niego zła. Co ty sobie w ogóle myślałaś? Wrzasnęłam na niego z nienacka. Rome oderwał oczy od krowy i spojrzał na mnie. Lo, nawet nie próbuj. Powinnam ci wklepać, żebyś wreszcie zrozumiał. Mogło ci się coś stać. Czemu rzucałeś kamieniami w dilera Powaliło cię? Też to robiłaś, burknął Rome. Wysunął wargę i przygarbił się, przybierając pozę wkurzonego i nadętego nastolatka. Ja nie rzucam kamieniami w dilerów To było głupie. Serio, rom co ja mam z tobą zrobić? Ty jesteś low? odezwał się Shard, przerywając moją tyradę i spoglądając na mnie. Pochwyciłam jego wzrok i wzdrygnęłam się. Milcz, rzucił mu crow, ale on nadal się gapił, jakby próbował mnie zapamiętać. Wiedziałam, że to niedobrze. Zaczęłam się w środku trząść. Oczy w ziemię, polecił Crowdealerowi, a gdy ten nie posłuchał, błyskawicznym ruchem wyciągnął rękę i nachylił mu głowę. Czując, jak strach pełznie po mojej skórze, wróciłam do opieprzania Roma. Jeszcze nie skończyliśmy. Poszukaj mojego paralizatora, gdzieś tu upadł. Teraz zabieram cię do azylu. Jutro pogadamy. No serio, low chciałem tylko, zaczął Rome, ale przerwałam mu. Paralizator, już, gadamy jutro, ruchy. Warknęłam. Mamrotał coś o cholernych białych sukach, które się rządzą i poszedł szukać. Spiorunowałam wzrokiem jego plecy. Co mówiłam o nazywaniu mnie suką? Krzyknęłam za nim. Loo, odezwał się krowu. Odwróciłam się do niego, miałam dość. Nie teraz. Miałam parszywy dzień, zabieram te dzieciaki do łóżka i wracam do domu. Wezmę gorącą kąpiel, a potem zamierzam spać jak zabita. Muszę odpocząć przed jutrem, bo jutro mam zamiar skopać pewien czarny tyłek pewnemu nastolatkowi. krą nie skomentował, bo i co miałby powiedzieć. Spojrzałam na Sharda. To masz już ogarnięte? Zapytałam, jakby potrzebował mojej pomocy w ogarnianiu. Myślę, że tak, usłyszałam. Dobrze, świetnie, cudownie. Wspaniałego wieczoru. A potem ruszyłam do ścieżki rowerowej, gdzie czekał na mnie Rome z moim paralizatorem. Wyrwałam mu go z ręki. Idziemy do Heizel, rusz się. W Sniv pewnie umiera tam ze strachu. Słowo honoru, nie wiem, co ci powiedzieć. Wyjmij telefon i zadzwoń do niego, powiedz, że wszystko w porządku. Szliśmy ścieżką, a ja nie przestawałam się ciskać, nawet gdy rozmawiał przez telefon. I chociaż nie zdawałam sobie z tego sprawy, węs słyszał większość tego, co mówiłam. Rozdział trzeci. Przesłuchanie. Zawiozłam chłopaków do Kings i wpakowałam do łóżek. Azyl ma sześć sypialni, w każdej stoją trzy piętrowe łóżka. Trzy sypialnie dla chłopaków, trzy dla dziewczyn. Niewiele dzieciaków tutaj nocuje. Zwykle przychodzą w ciągu dnia, żeby trochę ze sobą pobyć, pograć, zjeść coś i jeśli mamy szczęście, pogadać z pracownikami socjalnymi albo podziałać z nauczycielami. Przekonałam Parka, Roma i Snifa, żeby spędzali tu większość nocy. Mieli swoje stałe łóżka, Rom spał na górze pod oknem nich na dole. Park też zajmował górną półkę obok Roma, i choć upłynęło kilka miesięcy, żaden dzieciak nie spał na tym miejscu. Głównie dlatego, że Rom każdego odstraszał. Gdy już się położyli, stanęłam obok ich łóżka i patrzyłam na roma. Leżał na plecach z rękami pod głową, gapił się w sufit i ignorował mnie. Wiedziałam, że jest zły. Trochę dlatego, że Sniff go wydał i że ja wcięłam się w jego akcję, a trochę bo upogorzyłam go przed maczokrołem. Możesz się na mnie wściekać, Rom, powiedziałam łagodnie, ale nie wkurzaj się na snifa. Zrobił dobrze, bez odpowiedzi. Nigdy nie dotykałam chłopaków, to byłoby niewłaściwe. Mogłam ich trzepnąć w ramię, żartem kuksnąć w żebra zwykle po miesiącach znajomości. Raz tylko dotknęłam Roma, wtedy, gdy go pchnęłam, gdy znaleźliśmy parka. Teraz po chwili wahania położyłam Raumowi dłoń na piersi. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś ci się stało. Straciliśmy parka, nie chcę już stracić żadnego z was, szepnęłam. Poczułam, że oddycha ciężko, jakby walczył ze sobą, ale nadal nic nie powiedział. Dałam mu spokój i kucnęłam obok snifa. On też leżał na plecach, z rękami wzdłuż ciała. Widziałam, że wpatruje się w łóżko nad sobą. Postąpiłeś właściwie, Snif, powiedziałam. Odwrócił się do mnie plecami. Dobrze, niech i tak będzie. Na razie. Zostawiłam ich samych i wróciłam do domu. Weszłam i ustawiłam alarm. Wzięłam długą, gorącą kąpiel z pianą i pozwoliłam, żeby napięcie zeszło z ciała. Potem owinęłam się ręcznikiem i podeszłam do garderoby pod łóżkiem. Stały tu dwie komody. W ciągu dnia noszę zwykle proste ubrania, kładąc nacisk na wygodę z odrobiną stylu, ale w nocy to już zupełnie inna sprawa. Poza urządzeniem domu moją jedyną ekstrawagancją były seksowne koszulki nocne, dwie szuflady pełne takiego dobra. Wybrałam bladoróżową satynę na cieniutkich ramionczkach, która miała szarą koronkę przy trójkątnym dekolcie i sięgała do połowy uda. Wydrapałam się na łóżko, był umościł się obok mnie. Udało mi się wyłączyć mózg i, tak jak powiedziałam, królowi zasnęłam i spałam jak zabita. Obudziłam się mało przytomna i z dziwnym wrażeniem. Kołdra przylegała mocno do moich pleców, czułam płynące stamtąd ciepło. Bół, choć nigdy tego nie robił, leżał na mojej talii. Rozchyliłam powieki i zobaczyłam kocura obok siebie, obserwował mnie i chyba czekał, aż wstanę i nałożę mu porcję jedzonka, najlepsza część kociego dnia. Zamknęłam oczy. Skoro budzik nie dzwonił, mogłam jeszcze pospać. I wtedy otworzyłam szeroko oczy i spojrzałam na bu. Jeśli on leżał obok mnie, co leżało na mojej talii? Mój umysł zaczął pracować. O jasny gwint. Poruszyłam się szybko, zrzucając z siebie to coś i chcąc wstać. Mój nagły ruch, bu, skwitował gniewnym miał, a ja złapana w połowie ruchu i rzucona na łóżko, wylądowałam głową na poduszkach. Vance Crow położył się na mnie. Zastygłam, patrząc prosto w jego ciemne, ocienione rzęsami oczy. O rany boskie, wykrztusiłam. Witaj, odezwał się kroł, jakbyśmy budzili się obok siebie każdego dnia. Rany boskie, powtórzyłam. Włosy, zwykle zebrane na karku, teraz miał rozpuszczone. Spadały mu na twarz i ramiona. Przysięgam, wyglądał jak indiański bóg wojowników. Czy udało mi się zwrócić twoją uwagę? Zapytał. Tak, udało, udało się, jak cholera. Jak wszedłeś do środka? Przecież alarm. wyłączyłem go. Rany Boskie, powiedziałam raz jeszcze. Miałam naprawdę dobry alarm jeden z najlepszych. Nikt go zainstalował. Mogłam go ustawić na bycie w domu i bycie poza nim. Czujniki ruchu zostały tak rozlokowane, żeby nie reagowały na buł, nawet gdy wchodził przez klapkę w drzwiach wejściowych. W razie włamania, alarm się uruchamiał, powiadamiając policję i ochronę. Żadna tandeta kosztował kupę hajsu, miesięczne opłaty też były spore. Jak to zrobiłeś? Nie odpowiedział. Obdarował mnie tylko swoim zadowolonym uśmiechem. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że leży na mnie i spróbowałam go zrzucić. Nie zadziałało. Złaś ze mnie! wrzasnęłam. Musimy porozmawiać, odparł. Nie musimy, złaś! Użyłam głosu low, opieprza dzieciaki w azylu, ale nie zrobiło to żadnego wrażenia. Nie zmuszaj mnie, żebym zrobiła ci krzywdę! ostrzegłam głównie na pokaz. Zadowolony uśmiech przeszedł w rozbawienie, co mnie jeszcze bardziej wkurzyło. Chcę to zobaczyć, powiedział takim tonem, jakby faktycznie o niczym innym nie marzył. To było wyzwanie, a ponieważ jestem debilem, przyjęłam je. Ciężki i Frank pokazali mi sporo chwytów i kazali trenować do bólu w mięśniach. Wprawdzie większość z nich zakładała pozycję stojącą, ale i takich użyłam. Gdy się mocowaliśmy, zrozumiałam, że Crow zna wszystkie moje chwyty i umie je neutralizować i że ma w swoim arsenale wiele innych, nie mówiąc o tym, że był on niebo silniejszy. I mimo wszystko udało mi się go zepchnąć. Korzystając z tego, zerwałam się, żeby uciec, co nie było szczególnie mądre. Platforma, na której stało łóżko, miała sufit na wysokości półtora metra. Wyrżnęłam głową w sufit i zobaczyłam gwiazdy. Przycisnęłam prawą rękę do czubka głowy. Lewa, którą wyciągnęłam, żeby złapać równowagę, spoczęła na piersi kroła. Przysiadła na łydkach. Jezu, Lo, nic ci nie jest? spytał Kroł podnosząc się. Zamrugałam szybko, żeby pozbyć się gwiazd. Nie pomogło, zamrugałam znowu. Jules, odezwał się Kroł po raz pierwszy używając mojego imienia. Jedną rękę położył mi na biodrze, drugą przesuwał po ręce, którą przyciskałam do głowy. Z dużym wysiłkiem zdołałam skupić wzrok na nim tak spoko. Siedziałam na łydkach, nadal trzymając dłoń na jego piersi. On też usiadł, przysuwając się i nie odrywając ode mnie oczu. Na jego twarzy malował się teraz niepokój, co nie wiem czemu przyspieszyło bicie mojego serca. Przyjrzałam mu się. Miał na sobie wczorajsze ciuchy, czarny podkoszulek z handlejem, wyciągnięty z dżinsów i bose stopy. Nie wiem czemu to właśnie one zwróciły moją uwagę. Zwykle stopy są mało atrakcyjne, ale te były seksowne. Nie wiem jak człowiek może mieć seksowne stopy, ale wiedziałam już, że jeśli ktoś takie miał, to właśnie krou. Wszechświat, który wszystko w węsie krou uczynił seksownym w swej niesprawiedliwości, obdarzył go również seksownymi stopami. To mi przypomniało, że przecież jestem wkurzona. Poruszyłam się szybko w nadziei, że go zaskoczę. Niestety nic z tego nie wyszło. Zdjął rękę z mojego biodra i złapał mnie za nogi. Ponownie wylądowałam na poduszkach. Usiadł na mnie okrakiem i znów się szamotaliśmy. Szukałam okazji, żeby kopnąć go w jaja, ale siedział na mnie i mogłam tylko wiergać nogami, próbując go zrzucić. Chwycił mnie za nadgarstki, podniósł mi ręce nad głowę i nachylił się. Próbowałam się wyrwać, podrzucać biodrami. Ani drgnął. Złaś ze mnie, krzyknęłam. Nie, przygrałaś i teraz mówisz. Złaś. Co wczoraj robiliście? Spytał, ignorując moje żądanie. Zagapiłam się na niego. Przestałam walczyć, nie odzywałam się. Co to był za dzieciak? Cisza. Jest z Kings? Serce zabiło mi mocniej, ale moja twarz pozostała obojętna, a przynajmniej taką miałam nadzieję. To jeden z twoich ulicznych dzieciaków? zadawał kolejne pytania. Ja milczałam. To ma coś wspólnego z parkiem? nie ustępował. Nie zdołałam pozostać obojętna, zesztywniałam. I odwróciłam głowę, usiłując ukryć reakcję. Skąd miał informacje o parku, Kings i ulicznych dzieciakach? Nie wiedziałam i nie chciałam wiedzieć. Ale i tak mi powiedział. Znalazłaś jego ciało i jesteś w aktach policji. Złożyłaś zeznania, powiedziałaś, że pracowałaś z nim w Kings. W ostatnich latach życia Park miał akta długie na kilometr. Występuje w nich twoje nazwisko. Chwila przerwy. Jules, twoje nazwisko pojawia się tam wiele razy. Spojrzałam na niego marszcząc brwi, ale się nie odezwałam. Zmienił taktykę. Powiedz mi o Cordowie. Zacisnęłam zęby i tylko na niego patrzyłam. Wtedy on też się na mnie zapatrzył. Coś się zmieniło. Zobaczyłam to, wyczułam i znów byłam jak zahipnotyzowana. Patrzyłam, jak się pochyla. Moje serce waliło jak szalone, żołądek wszedł w dzikie wibracje. Gdy znalazł się centymetry od mojej twarzy, powiedział głębokim, jedwabistym głosem: Zmuszę cię do mówienia. Nie, przemówiłam w końcu, ale było za późno. Jego usta spoczęły na moich, a mój żołądek wyszedł poza skalę Richtera. Bo musicie dowiedzieć się czegoś, o czym wcześniej nie wspominałam. Otóż nie miałam wielkiego doświadczenia w kwestii facetów. Chodziłam czasem na jakieś randki, całowaliśmy się, obściskiwaliśmy, ale nic poza tym. Tak, właśnie to chcę powiedzieć: byłam 26-letnią dziewicą. Są kobiety, które czułyby się z tym nieswojo. Ja nie. Nie interesował mnie seks, związek ani romans. Nie miałam na to czasu. Chciałam uratować świat, a przynajmniej kilkoro dzieciaków. Poza tym ważni dla mnie ludzie mieli przykry zwyczaj umierania, jak ostatnio park. Dlatego, pilnowałam swojego serca, działałam jak dobrze wytresowany Rottweiler. Spięłam się i naprawdę chciałam nie reagować, ale pocałunek Kroła był przyjemny. Chciałam czuć na sobie jego dłonie, nawet jeśli mnie przytrzymywał, chciałam czuć jego ciepło. A gdy jego język dotknął moich warg, poczułam mocne, przyjemne mrowienie między nogami. Rozchyliłam usta, żeby coś powiedzieć, żeby zrzucić go z siebie, ale wtedy wsunął mi język, przechylił głowę i zaczął całować na poważnie. Nie mam zbyt dużego porównania, ale czułam, że był w tym dobry. Głównie dlatego, że się rozpływałam. Moje usta dopasowały się do jego ust, oddałam pocałunek. Jego wargi oderwały się od moich, ale wciąż mnie całował delikatnie, leciutko. Powiedz mi o Kordowie, powiedział. Pokręciłam głową, trochę żeby zaprzeczyć, a trochę żeby rozjaśnić umysł, a kroł pocałował mnie znowu. Mrowienie między nogami nabrało mocy, rozchodziło się po całym ciele. Umysł znów mi się zaćmił, skupiony wyłącznie na pocałunku. Wcisnęłam nadgarski w jego dłonie, nie żeby się wyrwać, ale żeby móc go jeszcze bardziej poczuć. Musiałam go dotknąć, potrzebowałam tego. Ścisnął mnie mocniej, jakbym myślał, że próbuje się szarpać, choć przecież oddawałam pocałunki. Odsunął usta na milimetr i powiedział w moje wargi: Kto nauczył cię strzelać? Oddychałam ciężko i patrzyłam na niego, próbując zebrać myśli: Kto siedzi w tym razem z tobą? Cisza. Na kogo polujesz? naciskał. Puść mnie, powiedziałam miękko. Pokręcił głową i znowu mnie pocałował. Cała jasność umysłu, którą udało mi się uzyskać, gdy się odsunął znów, przepadła bez śladu. Pocałowałam go również. Sunął teraz wargami po moim policzku w stronę ucha i powiedział Będę to robił cały dzień. Musisz ze mną pogadać, Jules. Przekręciłam głowę i powodowana czymś, nad czym nie panowałam, liznęłam jego szyję czubkiem języka. Nie pytajcie dlaczego to zrobiłam. To spowodowało ciekawą reakcję. Crow opuścił się niżej i prawie na mnie leżąc uwolnił moje nadgarstki. W tej samej chwili objęłam go. Jego wargi znów znalazły się na moich, ale pocałunek był teraz inny. Nie chodziło już o to, żeby zmusić mnie do mówienia i namieszać mi w głowie. To było coś zupełnie innego. Moje ciało zareagowało od razu, wtapiając się w jego ciało. Wsunęłam mu dłoń pod t-shirt, błądziłam palcami po twardych mięśniach i gładkiej skórze pleców tuż nad dżinsami. Powędrowałam w górę po kręgosłupie. W jego gardle zrodził się niski pomruk. Od tego dźwięku przeszył mnie dreszcz i wylądował między moimi nogami. Kroł przekręcił się na bok, ciągnąc mnie za sobą. Całował mnie mocno i łapczywie. Jego dłonie sunęły po satynowej koszulce. Czułam, jak odciski na palcach zahaczają o cieniutki materiał i z jakiegoś powodu mnie to wzruszyło. Poruszył się, wsuwając twarde udo między moje nogi. Dłonią zszedł w dół moich pleców na tyłek, udo wreszcie uniósł mi nogę w kolanie i zarzucił na swoje biodro. I wtedy zadzwonił mój telefon przy łóżku. Zignorowaliśmy go, nadal byliśmy złączeni w pocałunku. Węsto to używał swojego zręcznego języka, to muskał moje wargi swoimi lekko, szybko. Moje dłonie powędrowały w górę jego pleców, przyciskałam go teraz do siebie. Nie jestem fanką poczty głosowej. Nadal miałam automatyczną sekretarkę, przede wszystkim z powodu światełka, które mrugało w tych rzadkich chwilach, gdy ktoś do mnie dzwonił. Mój głos poprosił dzwoniącego o zostawienie wiadomości, a ja i Vance całowaliśmy się i dotykaliśmy w zapamiętaniu. Jules, tu May. Wiem, że jest bardzo wcześnie i przepraszam cię złotko, że dzwonię, ale wiesz może, co się dzieje ze Snifem i Romem? Wiem, że nocowali w azylu, ale zniknęli. Zesztywniałam, oderwałam się od węsa, przyturlałam, przysiadłam na piętach i chwyciłam telefon. May! Odezwałam się prawie bez tchu. May była wolontariuszką w azylu. Robiła więcej niż niejeden opłacany pracownik. Była kochana, ufna i wrażliwa, ale ukrywała to przed dzieciakami, żeby nie wlazły jej na głowę. Cześć, złotko, brzmisz, jakbyś biegła. Nie, ja tylko nieważne. Przecież nie będę tłumaczyć. Co ze Snifem i Romem? Nie ma ich. Myślałam, że może coś wiesz. Dzieciaki trochę mówią, ale nie wprost. Myślimy, że coś się dzieje, albo że już się stało, i trochę się martwimy. Zamknęłam oczy i spuściłam głowę. A potem wzięłam głęboki oddech, żeby uspokoić serce i umysł, i powiedziałam: Przyjadę najszybciej, jak się da. Fajnie, do zobaczenia. Rozłączyła się, a ja odłożyłam telefon na miejsce i spojrzałam na węsa. Leżał na boku podparty łokciem i przyglądał mi się. Sorka, muszę iść, oznajmiłam. I nim zdążył zareagować, zsunęłam się na brzeg łóżka i nie używając schodków, zaskoczyłam lekko na podłogę i pobiegłam do kuchni. Wyjęłam komórkę z torebki, znalazłam numera Roma i zadzwoniłam. Właśnie słuchałam długich sygnałów, gdy węs wszedł do kuchni. Przystanął, oparł się biodrem o blat, splutł ręce na piersi i patrzył. — Rom, jeśli odsłuchasz tę wiadomość, zadzwoń do mnie natychmiast, rozumiesz? Rozłączyłam się i poszukałam numeru Snifa. Powiesz mi coś? spytał Wens. Patrzyłam na niego bez słowa, znów słuchając sygnałów. Z niej też nie odebrał, więc nagrałam mu identyczną wiadomość. Rozłączyłam się, wrzuciłam telefon do torebki i podeszłam do szafki. Bóg kręcił mi się przy nogach. Dziwnie nieobecny w czasie działań łóżkowych teraz zgłaszał swoją gotowość do śniadania, głośno i dobitnie. Wyjęłam karmę i nałożyłam do miseczki. Smacznego. Nadal czując na sobie wzrok węsa, zrozumiałam, że stoję w samej koszulce. Chociaż biorąc pod uwagę, że przed chwilą miał język w moich ustach i ręce na moim tyłku i nie tylko, na no, takie krygowanie było trochę za późno. Jules odezwał się, gdy stawiałam kocie jedzenie na podłodze. Poszłam do pokoju, mijając go. Jadę do azylu, rzuciłam. Przeszłam przez hall do szafy w salonie, wyjęłam dżinsy i wciągnęłam na siebie. Właśnie zasunęłam rozporek i zapięłam guzik, gdy mocna ręka objęła mnie za ramiona, odwróciła i przycisnęła do ściany. Węs wszedł bezceremonialnie w moją przestrzeń, nachylając głowę. Robiliśmy coś, powiedział tak jakbym nie wiedziała i nie starała się o tym zapomnieć. Tak wiem, sorka, rzuciłam lekko, jakby nic to dla mnie nie znaczyło, chociaż znaczyło. Jego oczy błysnęły groźnie. O kurczę. To chyba lepiej, nie? Spróbowałam wyjaśnić. Nie chcemy, żeby sytuacja niepotrzebnie się skomplikowała. Przysunął się jeszcze bliżej. Niepotrzebnie skomplikowała, powtórzył. No tak. Według ciebie do tej pory była prosta? Miał rację. Więc nie odpowiedziałam. Znów był tuż przy mnie. Jego dłonie przejechały po moich biodrach, lądując na pośladkach. Przyciągnął mnie do siebie, pochylił niżej głowę, znaleźliśmy się na odległość oddechu. Chciałam wsunąć ręce pomiędzy nas, ale nic to nie dało, nie pozwolił mi. Wiem o kordowie. Typ chce się z tobą przespać, usłyszałam. Zmrużyłam oczy. Skoro wiesz, po co pytałeś? Nie dowiedziałam się, za to powiedział coś, co wytrąciło mnie z równowagi. Jules, posłuchaj mnie. Ponieważ to ja mam zamiar się z tobą przespać, on się wycofa, oznajmił, wywracając mój świat do góry nogami. Ale zanim zdążyłam przetrawić jego słowa, dodał Zajmę się tym, o szlak Węs, szepnęłam Nie wiem w sumie, co chciałam powiedzieć, ale na pewno coś A on się uśmiechnął pierwszy raz w taki sposób Jego oczy stały się tak łagodne i seksowne, że mnie zatkało i nie mogłam wydusić ani słowa Podoba mi się, powiedział cicho tym jedwabistym głosem Co, wyszeptałam, jak wypowiadasz moje imię a jeszcze bardziej to, jak będziesz je dzisiaj jęczeć wieczorem, gdy będę w tobie. Żołądek runął w dół, brzmi okropnie, ale było ekscytujące niczym jazda kolejką górską. O matko, wykrztusiłam. Dziś wieczorem przy kolacji porozmawiamy o tym, co robisz, a potem dokończymy to, co zaczęliśmy. Węz. W tej chwili potrzebowałam tej kolacji jak kolejnego łyku tlenu i pragnęłam dokończyć to, co zaczęliśmy, tak mocno, jak jeszcze nigdy niczego. Ale wiedziałam, że to byłoby głupie i że do tego nie dojdzie. A on mówił dalej: Przyjadę po ciebie o wpół do siódmej. Jeśli cię tu nie będzie, znajdę cię. Węs, słuchaj, zaczęłam. Chcesz porozmawiać teraz? spytał, przechylając głowę. Jego oczy znowu błysnęły. Pod tym groźnym spojrzeniem zapomniałam, co chcę powiedzieć. Przysunął usta do moich pół do siódmej, Jules, bądź tutaj. A potem mnie pocałował mocno i głęboko. A potem puścił, zabrał swoje buty z podłogi i wyszedł na korytarz.